normalne. I w zależności od tego, jak byliśmy wychowywani, czy to było bardzo trudne dzieciństwo, czy to było niesprzyjające otoczenie w szkole, czy rodzice byli patologiczni, na przykład rodzina alkoholowa, to w takim wypadku tworzą się wzorce w naszym umyśle, które stwarzają myśl o charakterze obronnym. I to świetnie zdawało na tamten czas, kiedy byliśmy dziećmi, nastolatkami, cudownie egzamin, dlatego że kiedy coś się działo, umysł od razu startował z pewnymi scenariuszami w głowie i to pozwalało uniknąć zagrożenia. Ale teraz jesteśmy już dorośli, minęło 20 lat, a umysł dalej robi to samo. Dalej powtarza te same wzorce, dlatego że nie uczy nas się, jak te wzorce aktualizować. My nie chcemy zmienić swojego światopoglądu, nie chcemy zmienić swoich przekonań, bo nasi rodzice tego nie robią i w szkole nas tego nie uczą, nikt tego nie robi. Tak? A jest to niezmiernie potrzebne, bo po drugiej stronie, jeżeli byliśmy wychowywani w otoczeniu bardzo sprzyjającym, kiedy wszyscy popychali nas tylko do tego, żebyśmy się kreatywnie wyrażali, żebyśmy robili to, na co mamy ochotę w pewnych przyjętych normach i granicach bezpieczeństwa, tak? Kiedy rodzic nie patrzy na ręce i krytykuje, ale po prostu jest z boku i patrzy, czy to jest bezpieczne, czy może w czymś pomóc, czy może asystować i tak dalej. Kiedy dziecko ma prawo do wyboru i samo decyduje o sobie, w tym momencie kształcą się wzorce o charakterze poznawczym i myśli, które się stwarzają, bardziej są nastawione na to, co mnie dobrego może spotkać, jak ja to zrobię. Czyli tutaj mamy reakcję do świata. Tam, w tamtym przypadku, mieliśmy reakcję od. Ja chcę zostać w tym, co znam, w tym, co mi znane, w tym, co ja uważam za bezpieczne i w tych przekonaniach, które ja mam. Nie muszę nic zmieniać, to świat ma się zmienić, żeby mi było lepiej. I to jest oddawanie odpowiedzialności na zewnątrz za swoje emocje, myśli, życie i tak dalej. W tym drugim przypadku, kiedy mamy charakter poznawczy, sobie człowiek pójdzie w świat i pomyśli sobie, co ciekawego się stanie, jak ja tam pójdę, co fantastycznego mnie spotka, jak ja się wyjątkowo będę czuł, jak ja to zrobię. Jednocześnie mam świadomość tego, że to moje myślenie i ja sam decyduję o tym, jak się czuję i że mogę ten stan zmienić w każdej chwili. Większość z nas ma ten tryb obronny, inaczej by nas tutaj nie było dzisiaj, tak? Ja też go miałem to bardzo mocno, kilka lat temu przeszłem bardzo ciężką depresję i nie było łatwo, ale postanowiłem, że w końcu coś z tym zrobię, życie jest fajne, życie jest piękne, tak? Warto żyć, warto coś zmieniać, warto osiągać coś dla siebie. I to między innymi też było takim głębokim zrozumieniem, które ja tutaj jeszcze w tamtym okresie.